sytuacji i na Słowatycze myśli o przyszłości. Jak w tej sprawie na dzień obecny wygląda rok 2020 w gminie Słowatycze? Pracujemy bardzo ciężko, żeby zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje tutaj w gminie. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania już przetargu na stację uzdatniania wody w Słowatyczach. To jest bardzo ważna dla nas inwestycja, duże pieniądze. W większości pozyskaliśmy je ze środków Unii Europejskiej. Jest to inwestycja na prawie 2 300 000 zł. W tym tygodniu, już zaraz po świętach, zostanie podpisana umowa z wykonawcą i dojdzie już do realizacji tego przedsięwzięcia. Jest to o tyle ważne, że no jednak ten poziom wód gruntowych wszędzie się obniża. Tylko w tamtym roku o 10 metrów spadł cały poziom tutaj w naszych okolicach, poziom wód gruntowych, i ten poziom się nie podnosi. Więc my musimy też zadbać o to, żeby dla naszych mieszkańców przygotować i zapewnić stałe dostawy wody pitnej. I to staramy się zrobić. Oczywiście to nie będzie jakaś tam spektakularna inwestycja, ponieważ te ponad 2 miliony tak naprawdę zainwestujemy i schowamy gdzieś pod ziemią, nie będzie tego widać, ale będzie to odczuwalne na długie, długie lata. Mam nadzieję, że na te kilkadziesiąt lat już tutaj zapewnimy dostawy, nieprzerwane dostawy wody dla mieszkańców, a to jest jedna z podstawowych spraw. Z innych inwestycji, no to już co jest zakończone, to już widać, między innymi termomodernizacja zespołu szkół w Słowatyczach. Już ta termomodernizacja przynosi nam wymierne efekty w postaci oszczędności w ogrzewaniu, oszczędności w energii elektrycznej. Tak tylko przykładowo mogę podać, że o ile wcześniej miesięcznie rachunki nawet za prąd wynosiły około 1500 zł, to w tej chwili, jak już słonko zaczyna operować i mamy instalację fotowoltaiczną, która zapewnia szkole energię, to te rachunki są maksymalnie w wysokości 80 zł miesięcznie. Więc są to wymierne efekty, które będą pracowały na gminę i tutaj na nasze finanse przez długie lata. Tak samo jeśli chodzi o ilość środków przeznaczonych na opał, ogrzewanie. Tutaj będą, już są wymierne korzyści i wymierne oszczędności. No oczywiście kilka dróg tutaj utwardziliśmy na terenie gminy. Już teraz bardzo ładnie wyglądają, jak takie naprawdę osiedlowe drogi w Kosteczce. Była to ulica Świerkowa, od lat wyczekiwana inwestycja, oraz ulica Polna w Słowatyczach. Także jest przyjemność i zadowolenie mieszkańców, którzy mieszkają przy tych ulicach. Mam nadzieję, że w tym roku też uda się trochę wyrównać, trochę sporo dróg gruntowych w gminie. Na razie jeszcze zbieramy oferty od wykonawców, ale myślę, że lada moment to wszystko ruszy, aby sytuacja uspokoiła się z tym nieszczęsnym koronawirusem. Jeśli chodzi o współpracę z powiatem, ona jest bardzo dobra. Na ten rok poprosiliśmy powiat o realizację modernizacji i remontu drogi w miejscowości Sajówka. To będzie 200 metrów, także bardzo jestem wdzięczny powiatowi, radnym powiatu, zarządowi powiatu za to, że taką inwestycję, długo również wyczekiwaną, przeprowadzi w tym roku.